Witam Państwa bardzo serdecznie po krótkiej przerwie. To jest Telewizja w Polsce.pl i nasze gorące pytania. Tym razem to pytanie zadajemy w taki sposób. Kto manipuluje Gretą Thunberg? Będę o tym rozmawiała z moimi i z Państwa gośćmi. Agnieszką Wojciechowską van Heukelą z Europejskiego Centrum Inicjatyw Obywatelskich. Witam ponownie. A także z panem redaktorem Andrzejem Potockim, publicystą Tygodnika Sieci. Witam. Witam raz jeszcze. Greta Thunberg, szwedzka nastolatka, wystawiona jako obrończyni planety, klimatu. Jeszcze niedawno wieściła na Twitterze koniec ludzkości w związku z ociepleniem klimatu. Tym razem daje o sobie znać i skarży szwedzkie państwo. Moje pytanie. W pozwie Greta Thunberg, wspierana przez aktywistów z organizacji Aurora, oskarża państwo szwedzkie o niedostateczną politykę klimatyczną. Panie Andrzeju, to takie trochę puste słowa, tak? Jak na pozew. No ale co ma Greta Thunberg do powiedzenia? To jest dziewczyna, którą manipulują, która nagle złapała, można powiedzieć, Pana Boga za nogi, bo jest przyjmowana przez wielkich tego świata, jak na przykład słynne spotkanie z Angelą Merkel, a de facto Greta Thunberg jest nieszczęśliwą, znaczy nie wiem, czy ona jest szczęśliwa, czy nieszczęśliwa, trudno mi jest tutaj tak głęboko analizować. W każdym razie jest to osoba, o której zdiagnozowano zespół Aspergera, to jest jakieś tam również spektrum autyzmu i ADHD, cierpi dziewczyna na zaburzenia lękowe i taką osobą jest bardzo łatwo manipulować. W związku z tym wydaje mi się, że chyba nie ma sensu za bardzo wgłębiać się w to, co ona wygaduje, tylko bardziej skupić się na tym, kto nią manipuluje, bowiem ona w 100%, nie mając specjalnie wyrobionego własnego zdania, podaje przykład. Jak był szczyt w Davos, podeszli do niej reporterzy, ten ostatni bodajże, albo przedostatni, już nie pamiętam. Podeszli do niej reporterzy i spytali się jej, dlaczego ona nie krytykuje takich państw jak Rosja, dlaczego nie wypowiada się na temat agresji Rosji na Ukrainę. I zadali jej parę takich pytań, czemu akurat, skoro ma tyle do powiedzenia w temacie klimatycznym i jest tak znaną osobą, to czemu nie pokłada się na inne tematy, które są bardziej przydatne i potrzebne ludzkości, aniżeli te jej historyjki klimatyczne. No to co dziewczyna zrobiła? No po prostu zaczęła się głupkowato śmiać. No to jest odpowiedź na to, co ona ma tak naprawdę do powiedzenia. Ja nie wiem, to ona ma w tej chwili chyba 20 lat, gdzieś tak to 18. Tak, tak, oczywiście my pamiętamy ją jako rzeczywiście dziecko, bo było to zaskakujące, że wypychano ją na poważne konferencje, na poważne rozmowy, co było zupełnie postępowaniem kuriozalnym. No jak dziecko może zabierać głos w tak poważnych sprawach jak przyszłość ludzkości? Dzisiaj no już dorosła kobieta, która ma no już to dużo powiedziane, jaka dorosła. Ale właśnie dobrze pan zauważył, no ona ma 20 lat, ale ona rzeczywiście, my nie znamy Grety Thunberg jako osoby, która zabiera głos, bo ona głównie na różnego rodzaju akcjach, tutaj widzimy akurat zdjęcia chyba z protestu przed niemieckimi kopalniami węgla, ona głównie jakby jest, tak? Później media na świecie pokazują te zdjęcia, tak, biedna Greta gdzieś tam w towarzystwie policjantów, tutaj nawet śmieje się z tego. Jaki cel ma to wszystko i kto za tym stoi, pani Agnieszko? Generalnie ta cała historia, gdyby nie to, że jest w sumie smutna, to byłaby dość zabawna, bo to 12-letnia dziewczynka, która zamiast pójść do szkoły siada w miejscu publicznym i próbuje zamanifestować swoje niezadowolenie z polityki władz.
Jest to bardzo mało wiarygodne. Akurat przechodzi tamtędy lobbysta. Lobbysta, dodajmy, lobbujący na rzecz właśnie przedsiębiorstw związanych z tymi nowymi formami energii. Przechodzi i zauważa dziewczynkę i od tego się zaczyna cała kariera Grety Thunberg, wtedy 12-latki. Warto pamiętać, że rodzice Grety Thunberg to są artyści szwedzcy, celebryci, osoby dość zamożne, które również w kreacji takiego dziecka na jakąś taką ikonę pewnej sprawy bez wątpienia mieli swój udział. Mówię bez wątpienia dlatego, że lobbysta post factum plątał się w zeznaniach, czy znał wcześniej rodziców, czy nie, i jak to było z tym, że przechodził i raptem zobaczył Gretę Thunberg. Również przypadkiem przychodził tamtędy fotograf doskonały, który zrobił jej zdjęcia takie ala, nie wiem, dziewczynka z zapałkami, i cały świat się tym podniecał. Ja tu się zgadzam z moim przedmówcą, że oczywiście per saldo pani Greta Thunberg nie ma nic do powiedzenia, albo niewiele, jak kto woli. Kiedy w Katowicach w Polsce przemawiała podczas kongresu, wydawała się być taka szczera w swojej wypowiedzi, ale warto pamiętać, że ona czytała z kartki, więc to, co mówiła, było w pewnym sensie również wystudiowane. Tak naprawdę czasami się zastanawiam, jak mało dociekliwym trzeba być człowiekiem, żeby w ogóle kupić tę historię Grety Thunberg, bo przecież dziecko, które mówi o tym, że paru możnych tego świata ma korzyść z tego, że właśnie ta sprawa klimatu wygląda tak, jak wygląda, a reszta cierpi. A tu mamy do czynienia z sytuacją, że to dziecko jest właśnie utrzymywane przez paru możnych tego świata, można powiedzieć, ponieważ jednak działa na rzecz właśnie tych koncernów i tych przedsiębiorstw, które miałyby odnieść ewidentne zyski w sytuacji, kiedy w ramach tak zwanej zmiany klimatu również różne formy pozyskiwania energii uległyby zmianie. I jeszcze w kontekście tego, co się w tej chwili dzieje za naszą wschodnią granicą i w kontekście wojny i tego, jak bardzo ta wojna zweryfikowała w ogóle formy jakby myślenia o energii, cała ta sprawa wydaje się być faktycznie taką żenującą ustawką, którą nie niestety, mówię z pewnym ubolewaniem, nawet jakieś szacowne instytucje w pewnym sensie, na którą dało się nabrać, ponieważ no nie wolno zapomnieć, że jednak były podejmowane próby nagradzania Grety Thunberg no przez najpoważniejsze instytucje, takie jak choćby Nagroda Nobla. Taki pomysł też był. Także wydaje mi się, że po prostu należałoby przyjrzeć się tej sprawie dokładnie, przyjrzeć się, kto jest beneficjentem działań Grety Thunberg, i przestać się zachwycać w sumie manipulowanym dzieckiem wcześniej, a teraz już kobietą, ale też manipulowaną kobietą, która też chce zauważyć, ostatnio się robi coraz bardziej agresywna też w swoich wypowiedziach. Właśnie to, o czym pan redaktor wspomniał, ten atak śmiechu na pytania dziennikarzy i w ogóle takie zachowania bardziej takie wyraziste, agresywne, mogą być dowodem tego, że po prostu pani Greta Thunberg też w pewnym sensie już widzi, że ten cały misterny plan związany z hasłami dotyczącymi klimatu, plan lewicy i właśnie stymulowany przez jakieś możnych tego świata, że, tak jak to ona określa, że ten plan się może po prostu w kontekście zmieniających się warunków, również tych związanych z wojną i ze zmianą myślenia na temat energii, zmienić. Myślę, że stąd ta frustracja, i myślę, że wszyscy powinni się też uważnie tej sytuacji przyjrzeć, bo nawet jeżeli do tej pory udawało się pani Grecie Thunberg wmawiać wszystkim, że działa w obronie planety niemalże, no to chyba wszyscy rozumiemy, że dokładnie tak nie jest. Właśnie, tym bardziej, że ostatnio z Twittera zniknęły wpisy, których dokonywała, w których mówiła, wieściła w zasadzie koniec ludzkości w związku z ociepleniem. No i teraz wszyscy śmieją się na Twitterze. Apokalipsa. Tak, apokalipsa odwołana. Zresztą ona się powoływała na różnego rodzaju opracowania naukowe, między innymi klimatologa Jamesa Andersona, no, który był człowiekiem optującym do tego, żeby zamykać te tradycyjne źródła energii, kopalnie, tak? Można powiedzieć, można się zastanowić, czy rzeczywiście on też działał na czyjeś zlecenie, tak jak Greta, panie Andrzeju.
Ona uczyła się manipulować od starszych i kasuje te tweety swoje własne, gdzie wieściła, że w 2023 roku ludzkość wyginie. No ja tutaj się cieszę z jej postawy. Hurra, na szczęście żyjemy, nie wyginęliśmy. Ja pani Greto od jutra zaczynam palić oponami w piecu i niech to będzie moja odpowiedź. Też trzeba pamiętać, że w zimie palimy zimimi, że mówimy oponami, a w lecie letnimi oponami. Natomiast kto za nią stoi? To już hiszpański dziennik El Confidencial dosyć jasno określił grupy, które wspierają Gretę Thunberg. Są to przede wszystkim duże koncerny, firmy inwestujące w sektorze energii, a konkretnie ona była powiązana, była i jest powiązana z organizacją European Climate Foundation. Cała jej rodzina zresztą jest powiązana z tą organizacją. Poprzez autora kampanii PR-owych, medialnych, Daniela Donera, czyli taki statek, który kreował jej wizerunek, jaki, no to widzieliśmy wszyscy. El Confidencial wskazuje, że ten ECF, czyli European Climate Foundation, Europejska Klimatyczna Fundacja, jest wspierana przez rodzinę Rockefellerów, fundusz dokładnie rodziny Rockefellerów, a także przez Michaela Bloomberga, amerykańskiego miliardera, który wspierał na przykład madrycki szczyt COP25 kwotą 5 milionów dolarów, przepraszam. I tak wygląda zaplecze Grety Thunberg. No ona sama jest po prostu kukiełką w rękach możnych tego świata, którzy w tym całej histerii klimatycznej, co widzimy na przykładzie Europy, doprowadzają nasz kontynent i Unię Europejską do absolutnie, moim zdaniem, niechybnej zguby, która się skończy recesją, kryzysem. I to jest jakieś nowe szaleństwo, które wynika prawdopodobnie z tego, że jeżeli nie ma się w co wierzyć, bo się nie wierzy w Boga, to się wierzy w różne bzdury dobrze podane przez takich macherów jak Michael Bloomberg i jego wychowanka Greta Thunberg. No, można powiedzieć, że zniszczono jej przez te akcje nie tylko dzieciństwo, no, co może się oczywiście odbić na późniejszym jej już dorosłym życiu. Pani Agnieszko, młodzi obrońcy klimatu w tym pozwie powołują się na Europejską Konwencję Praw Człowieka. Mówią, że przyszłość dzieci jest zagrożona. No, wydaje się, że Szwecja jest krajem, który no, dobrze rozwiniętym, który nie tylko dba jako jeden z liderów tutaj w Europie o wyśrubowane dość normy, jeśli chodzi o klimat, o dbanie o środowisko. Skąd wynika w ogóle ta narracja? Tu pan Andrzej poruszył ciekawą kwestię, a mianowicie dlaczego Greta nie zajmie się łamaniem praw, cierpieniami dzieci na Ukrainie czy w Rosji, tylko w Szwecji? No bo jest manipulowaną i tak wychowaną hipokrytką, podobnie jak ci, którzy nią manipulują. No proszę państwa, przed chwilą rozmawialiśmy między innymi o aborcji. No proszę sobie wyobrazić, z jednej strony biedna Greta protestuje przeciwko temu, żeby przyszłość dzieci nie była zagrożona, bo na przykład źródła pozyskania energii źle wpływają na klimat, a z drugiej strony mówi się o liberalizacji przepisów aborcyjnych, które oczywiście eliminują przyszłość dzieci, bo dzieci abortowane to są już dzieci bez przyszłości. Jest to absurd, jest to po prostu absurd wynikający z takiej właśnie narracji pełnej hipokryzji. Ja uważam, że zarówno te hasła związane z klimatem w tej chwili jednak muszą ulec pewnej modyfikacji. Zgadzam się też z moim przedmówcą, że sytuacja w Europie właściwie może się naprawdę fatalnie skończyć, jeżeli pozwolimy na to, żeby taka narracja brała górę i żebyśmy w ten sposób rozmawiali o klimacie. No wystarczy zobaczyć chociażby takie sytuacje jak, nie wiem, żądanie zamykania kopalń w Polsce, a w tym samym czasie otwieranie kopalń w Niemczech, tak? Nie mamy po prostu w ogóle nawet prawa się na to godzić, tym bardziej, że jako cała Europa
nasza jakaś tam taka szkodliwa emisja i tak dalej, to jest raptem 11% całej emisji. Jeżeli my na przykład zamkniemy wszystkie kopalnie, to wtedy te wydobycia będą miały miejsce w Azji i w innych miejscach, także zupełnie to nie tak rozwiązuje problemu w sensie globalnym klimatu. Miejmy nadzieję, tu postawimy kropkę, miejmy nadzieję, że ludzie coraz bardziej zdają sobie z tej straszliwej gry sprawę. Dziękuję serdecznie. Moimi Państwa gośćmi byli Agnieszka Wojciechowska van Heukelom i Andrzej Potocki. Dziękuję Państwu serdecznie. Dziękuję bardzo.